Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne krokiety ziemniaczane z boczkiem i twarogiem. Niesamowicie smaczna przekąska z prostych produktów. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą ugotowane ziemniaki, jajka, twaróg, boczek wędzony, cebula, mąka, mleko, bułka tarta, olej do smażenia, pieprz i sól. No to zaczynamy. Wędzony boczek drobno kroimy. I pokrojony boczek wykładamy na rozgrzaną patelnię. Podsmażamy. I w tym czasie, gdy boczek się podsmaża, cebulę kroimy w kostkę. Na patelnię z boczkiem wlewamy 2-3 łyżki oleju. I na rozgrzany olej wykładamy pokrojoną cebulę. Odrobinę solimy, ale musimy pamiętać, że boczek może być słony. Mieszamy i smażymy do zeszklenia cebuli. A w tym czasie, gdy cebula się podsmaża, zabieramy się za ziemniaki. Do ugotowanych ziemniaków dodajemy kostkę twarogu. I ziemniaki z twarogiem przepuszczamy przez praskę lub rozgniatamy tłuczkiem. W tym czasie cebula z boczkiem już się podsmażyła. Cebulę z boczkiem dodajemy do ziemniaków. Mieszamy i energicznie rozcieramy łyżką. Następnie próbujemy i ewentualnie doprawiamy do smaku. Ja dodałam 1/4 łyżeczki soli i 0,5 łyżeczki pieprzu. I wszystko dokładnie mieszamy. Następnie do masy ziemniaczanej dodajemy 1 jajko. Ponownie dokładnie mieszamy, tak aby masa była jednolita. A teraz przystępujemy do formowania krokietów. Łyżką nabieramy porcję ciasta ziemniaczanego i formujemy podłużne kotlety. Uformowane kotlety obtaczamy w mące. Gdy wszystkie kotlety są już uformowane, przygotowujemy pozostałe składniki panierki. Do jajka dodajemy kilka łyżek mleka, jajko roztrzepujemy widelcem i dokładnie mieszamy z mlekiem. Następnie kotleciki obtaczamy w jajku i dokładnie panierujemy w bułce tartej. I tak kolejno panierujemy każdy kotlet. Następnie tak przygotowane krokiety kładziemy na dobrze rozgrzany tłuszcz. Smażymy na średnim ogniu przez około 2-3 minuty z każdej strony. I kotleciki obracamy, gdy od spodu będą złociste.
Usmażone ze wszystkich stron krokiety wykładamy na ręcznik papierowy, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!